Rozmawiamy z panem Stanisławem Sorysem, szefem struktur powiatowych PSL-u, radnym wojewódzkim województwa małopolskiego i kandydatem Paktu Senackiego w ostatnich wyborach parlamentarnych. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak ocenia pan tą rozgrywkę o fotel senatora? No, myślę, że to było kolejne bardzo ciekawe, interesujące doświadczenie, ale również wielka satysfakcja, że uzyskałem prawie 57 tysięcy głosów w bardzo trudnym okręgu. Również o wyjątkowej sytuacji, dlatego że ta kampania była pozbawiona dyskusji merytorycznej o tym, co w przyszłości, ale głównie ta jakby kampania koncentrowała się albo na wypominaniu, co kto źle zrobił 10-15 lat temu, a przede wszystkim była to kampania bardziej taka billboardowa, na ulotki, a nie na merytoryczną dyskusję. I to tak przykład szedł z samej góry. Uczestniczyłem w debacie, trudno nazwać to debatą wyborczą organizowaną przez Telewizję Polską, program pierwszy. Po prostu to był wielki dramat, kiedy patrzymy na to tak z perspektywy przede wszystkim mieszkańca, odbiorcy, bo to było przede wszystkim wielka taka chałtura. Trudno nazwać to w ogóle dziennikarstwem, dyskusją, debatą. Bardziej tutaj można mówić o jakichś awanturach i wręcz prowadzący jeszcze namawiali do właśnie takiej większej agresji, do tutaj mówiąc po młodzieżowemu, do naparzania się właśnie stron. I to oczywiście mniej więcej jak patrzymy, również patrzę z perspektywy czasu, kiedy byłem wójtem, praktycznie w kampanii wyborczej w większości sołectw organizowaliśmy spotkania wyborcze, gdzie przychodzili kandydaci i mówili o przyszłości, to co chcieliby zrobić, to co chcieliby zmienić. Natomiast no teraz w trakcie właśnie tej kampanii praktycznie nie było spotkań, nie było dyskusji. Samorządowcy też nie włączali się właśnie w tego typu właśnie wydarzenia, spotkania po to, żeby poznać lepiej kandydatów. A dzisiaj, no, jakby patrząc też z takiej perspektywy socjologicznej, w związku z tym było to wręcz takie oczekiwane, tak tego oczekiwali rządzący, że oni będą mówić, a naród będzie słuchał. No jednak naród w pewnym momencie już przy urnach powiedział, my nie chcemy żyć w takim państwie, gdzie właśnie nie mamy nic do powiedzenia, nikt nas nie słucha, nikt nie chce z nami rozmawiać, tylko wszyscy będą nas tylko i wyłącznie pouczać. Kiedy patrzę również na wynik wyborczy, oczywiście tutaj można robić analizę z różnych perspektyw właśnie społecznych. Natomiast dwa dni temu rozmawiałem z jednym z działaczy takich społecznych na terenie mojej gminy. Na terenie mojej gminy pan senator Wiatr wygrał ze mną, ale właśnie ja potem pytałem, pan senator Wiatr jest już kilka kadencji od 2005 roku senatorem ziemi tarnowskiej. I w ciągu ile razy w ciągu tych 18 lat był na terenie gminy Pleśna? No i właśnie on mi odpowiedział. To jest osoba, która bardzo dobrze orientuje się w sprawach właśnie społecznych, uczestniczy w wielu praktycznie większości wydarzeń takich społecznych, które mają miejsce czy patriotycznych na terenie gminy. Więc odpowiedź była taka, że był widziany raz, przyjechał z ulotkami do gminy. Więc wystarczy przyjechać raz z ulotkami na 18 lat, no i te wybory można wygrać. Mieszkańcy chętnie wybierają właśnie w terenach wiejskich pewne szyldy. Oczywiście też musimy tutaj patrzeć na tą perspektywę, że często to na terenach wiejskich, no jest tylko telewizja rządowa i oni są karmieni tylko i wyłącznie tą propagandą właśnie rządową, zastraszania właśnie
obywateli płynącymi migrantami do Polski w sytuacji, kiedy no, tylko w tym roku sprzedano, czy w ogóle sprzedano ponad 250 tysięcy wiz właśnie na kontynentach w Afryce czy w Azji. No i to jakby ta hipokryzja zalała właśnie to społeczeństwo im dalej od miasta Tarnowa. To tutaj wsparcie Prawa i Sprawiedliwości było silniejsze. Ja się bardzo cieszę, że pokonałem pana senatora Wiatra na terenie miasta Tarnowa, że ponad 4000 głosów więcej uzyskałem jak pan senator, że również w procentach to ponad 7% lepszy wynik od pana senatora Wiatra. Więc to też jakby daje trochę takiego optymizmu, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to ten optymizm daje wynik ogólnie trzeciej drogi w tych wyborach parlamentarnych, a zwłaszcza tutaj na terenie trudnego okręgu, jakim jest właśnie Ziemia Tarnowska, że tutaj jednak udało się odebrać dodatkowe 2 mandaty Prawu i Sprawiedliwości. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma 5 mandatów, ale dzisiejsza już koalicjanci zdobyli 4 mandaty i z tego należy się cieszyć. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Powiedzmy widzom, gdzie doszło do debaty, w której uczestniczył pan w Telewizji Polskiej? No tutaj na terenie Ziemi Tarnowskiej były właśnie 2 debaty. Jedna była w Zakliczenie, druga była oczywiście, gdzie mogła być w innym miejscu, jak w miejscu, gdzie mieszka, czy skąd się wywodzi nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz na terenie gminy Grymboszów. No i oczywiście to też była taka ciekawa rozgrywka, bo też myśmy się dowiedzieli o tym, że w ogóle taka debata będzie dzień przed debatą. Informacje były takie, że należy zaprosić do dyskusji rolnika, który jest właśnie praktykującym rolnikiem. W związku z tym przyjechał rolnik z innego województwa właśnie tutaj na tą debatę, został zaproszony, dlatego że była taka narracja, że będzie pan minister rolnictwa właśnie Telus i będzie rozmowa o rolnictwie. No, kiedy się okazało, że ten kolega przyjechał tam właśnie z drugiej części Polski, okazało się, że 10 minut przed programem, że nie będziemy jednak mówić o rolnictwie, ale zaczynamy dyskusję od tematów referendalnych. No i oczywiście taka debata się rozpoczęła. Natomiast też takie ciekawe historie, bo na przykład do grupy osób reprezentujących Polskie Stronnictwo Ludowe dziennikarz prowadzący ani razu nie podszedł po to, żeby zadać pytanie, pomimo że ci uczestnicy podnosili rękę i zgłaszali się właśnie do zadawania pytań. Pytania zadawali i na przykład niektórzy mogli się swobodnie wypowiadać, inni kandydaci do Sejmu czy do Senatu, mieli mikrofony na stałe, natomiast no, do nas jedynie mógł podchodzić pan prowadzący, pan Klarenbach. No i oczywiście ja miałem tą możliwość zadania 2 pytań, ale też dlatego, że ja sobie usiadłem nie na miejscu przewidziane dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale usiadłem sobie właśnie na miejscach przewidzianych dla mieszkańców. No i pan Klarenbach był przekonany, że zadaje pytanie mieszkańcowi, że to mieszkaniec się zgłasza do zadania pytania, podszedł do mnie właśnie z mikrofonem. Ale kiedy zacząłem zadawać to właśnie pytanie, po jakichś 5 sekundach pan Klarenbach jakby no, odszedł ode mnie, dlatego że moje pytanie nie wpisywało się akurat w scenariusz tego wydarzenia, no bo to było raczej też taka jakby trochę pytanie z tezą uderzające przede wszystkim w zasadność prowadzenia referendum, dlatego że ja twierdziłem, że my nie jesteśmy przeciwko referendum, ale przeciwko hipokryzji, bo skoro rząd sprzedał ponad 250 tysięcy wiz na różnych kontynentach, a teraz próbuje straszyć obywateli płynącymi do nas właśnie statkami, wysyła ulotki,
w sytuacji, kiedy tak naprawdę to oni powodują, czy oni organizują w sposób legalny te migracje właśnie do naszego kraju. W związku z tym tutaj, jak mówię, trudno było mówić o jakiejkolwiek debacie, bo bardziej chodziło to o tym, że żeby się zakrzykiwać, żeby po prostu były gwizdy i to osoby też, które tam właśnie uczestniczyły właśnie na planie tegoż programu, one same do tego zachęcały właśnie, czy to właśnie w momencie, kiedy głos zabierali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, to do bicia brawi, sami zaczynali bić brawa, a w momencie, kiedy ktoś mówił właśnie z opozycji demokratycznej, to wówczas inicjowali czy to buczenie, czy gwizdy, prawda, czy inne działania. No, więc mogłem to zobaczyć od kuchni, jak to po prostu wyglądało. Było to przygotowane przede wszystkim, tak jak wcześniej powiedziałem, przeciw Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, bo podkreślę jeszcze raz, że do naszego akurat miejsca, gdzie siedzieli nasi ludzie prowadzący, nie podszedł ani razu, pomimo że praktycznie cały czas ręce były podniesione do góry i ktoś chciał zadawać pytanie. Natomiast w sytuacji, kiedy kandydat do Sejmu mówił krytycznie o Polskim Stronnictwie Ludowym przez ponad 5 minut, prowadzący oczywiście tutaj nie zwracał uwagi jemu, że zbyt długo mówi, że nie na temat i tak dalej, i tak dalej. Więc to było zrobione jako taka ustawka po to, żeby przede wszystkim trochę osłabić rosnącą w siłę trzecią drogę, ale myśmy byli na to dobrze przygotowani i myślę, że i kandydat do Senatu, który uczestniczył właśnie w tej trójce opozycyjnej, w tej debacie, w tych relacjach, w starciu również z panem ministrem Telusem, wypadł bardzo dobrze i tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość na tej debacie padło od właśnie własnej broni. Czy była szansa wygrać te wybory i żeby pan został senatorem? No, ja myślę, że te szanse byłyby większe, gdyby właśnie też nie ze środowiska, wywodzącego się ze środowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego, drugi kandydat, który również głównie jakby jego przekazem w tej kampanii wyborczej to było jakby łączenie się, czy w jakiś sposób próba pokazywania tego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oczywiście on to robił w sposób bardzo, bardzo krytyczny, no natomiast też wiele osób ze stronnictwa no, mogło być wprowadzone trochę w błąd, że on już nie jest naszym kandydatem. No on zdobył prawie 9%, w związku z tym gdybyśmy do tych 30 dołożyli 9, to mielibyśmy już 39, no ale wówczas oczywiście ta rywalizacja byłaby zupełnie inna, gdyby od początku było wiadomo, że tak na przykład, że jesteśmy tak jak było w ostatnich wyborach, że było tylko 3 kandydatów. Więc wtedy było łatwiej zbierać te głosy. Teraz było nas 5, oprócz pana senatora Wiatra, również 4 innych kandydatów, ale też to, co ważne, to, co warto podkreślić, że no tutaj niesamowity spadek również jego poparcia i w tych terenach, w których wcześniej wygrał no, w sposób naprawdę imponujący, bo na przykład były gminy, że miał ponad 80% poparcia, że dzisiaj, kiedy patrzymy na te powiście dąbrowskie, to spadło poparcie dla pana senatora Wiatra o ponad 20%, 12%, również jeżeli chodzi o powiat tarnowski. Natomiast to, co podkreślę jeszcze raz, jeżeli chodzi o same miasto Tarnów, to po raz pierwszy pan senator właśnie przegrał tylko ze mną, że miał o wiele mniej głosów właśnie ode mnie. I to jest też po prostu coś, co powoduje taką satysfakcję, ale również taki impuls do tego, aby myśleć o następnych wyborach i z pewnością Prawo i Sprawiedliwość będzie w dalszym ciągu słabo i z pewnością za jakiś czas będziemy mogli z powrotem właśnie o to powalczyć. Czy gdyby jeszcze raz pan organizował, na przykład startował, czy coś inaczej by pan teraz zrobił? Myślę, że to jest kwestia podstawowa. Można było większe środki finansowe przeznaczyć na kampanię wyborczą, natomiast
Ja mam tylko własne środki, żadnych środków nie korzystałem, więc na tyle, na ile mnie było stać, zrobiłem tą kampanię, mając tą świadomość, że tak naprawdę będzie bardzo trudno, czy wręcz niemożliwie przy tej ilości kandydatów wygrać te wybory. W związku z tym nie szukałem jakichś kredytów na wybory, z którym potem musiałbym przez lata gdzieś się męczyć. W związku z tym na tyle mnie było stać, można było to zrobić lepiej, więcej. Oczywiście również kwestie współpracy właśnie też z wolontariuszami. To są też pewne takie doświadczenia, że no, z pewnością tam można jeszcze parę rzeczy poprawić. Natomiast ja na samym początku, czy wielu innych, którzy startowało, też o tym mówili, że praktycznie tutaj na ziemi tarnowskiej, w naszym okręgu wyborczym, na wschodzie Małopolski, tak naprawdę bardzo, bardzo trudno się walczy o każdy głos, więc tutaj szanse na to naprawdę były bardzo niewielkie i oczywiście to ja to przewidziałem, że ale cieszę się przede wszystkim z tego, z wyniku, bo ponad 24 tysiące głosów na terenie miasta Tarnowa, to naprawdę to jest wynik imponujący. I oprócz takich oczywiście obszarów, które należałoby zmienić, poprawić, przede wszystkim ja czerpię teraz satysfakcję z wyniku, a przede wszystkim z wygranej na terenie miasta Tarnowa wyborów do Senatu. Za 5 lat wystartuje Pan? Za 4 lata. Za 4 lata. Tak. No zobaczymy, to jest jeszcze sporo czasu, natomiast no, ja nie jestem sprinterem, jestem długodystansowcem, w związku z tym poczekamy, zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.